Tytuł jest wyjątkowy, tak jak i okoliczności, w których zdobyła go najpiękniejsza dziewczyna. Na Syberii wybrano śnieżną Miss Universe. Prezentacja kandydatek w kostiumach kąpielowych odbyła się w temperaturze minus 21 stopni. Do tej pory nie wiem, czy zęby szczękały mi z powodu zdenerwowania, czy może dlatego, że było tak zimno. Ale podobało mi się, gdyby była taka potrzeba, wytrzymałabym dłużej. Można było podalsze postawić. Ta sesja w kopalnikach. Trochę boli mnie gardło, ale nie sądzę, że to z powodu tej sesji na mrozie. Bardzo cieszę się ze zwycięstwa. To dla mnie wspaniała wiadomość. To ogromny tytuł, bardzo ważny dla mnie był.